Gatuj, gatuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam was serdecznie. Witam, witam, witam. A dzisiaj w Gatuj z Gacjanem będą krewetki tygrysie. Krewetki tygrysie, tak. Tutaj już mam zrobione, eleganckie, ugotowane na wodzie. Zrobiłem je tak, że do wody dałem, do wrzącej wody, lekko posolonej, dałem te właśnie oto krewetki. Tak one wyglądają z bliska. Krewetka już ugotowana. Ja mrożone dałem do wody. Pogotowałem tak około 3-5 minut i są elegancko ugotowane. Przecedziłem i elegancko teraz tutaj już mam na talerzu. Krewetki, krewetki, tygrysie, super pyszne krewetki, tygrysie. Krewetki, krewetki, tygrysie, super pyszne krewetki, tygrysie. Tak. A tutaj mam przygotowaną oliwę z oliwek z pietruszką zieloną i zaraz będę degustować właśnie te oto krewetki, tygrysie. Jak one smakują, ale zanim zdegustuję, to powiem to, że właśnie te krewetki tygrysie są skorupiakami. Skorupiakami morskimi są krewetki tygrysie. I tutaj już są ugotowane, ale w morzu sobie pływają. Wyglądają przepięknie, jak pływają właśnie w morzu krewetki tygrysie i właśnie występują w oceanie, w Pacyfiku, przy Afryce, przy Australii, w Azji, na Morzu Japońskim, nawet na Morzu Śródziemnym też można spotkać je. I również nawet przy Stanach Zjednoczonych. Tak więc, że po prostu w różnych miejscach występują na świecie. I te krewetki, które mam tutaj na talerzu, to zazwyczaj są po prostu takie małe krewetki. Ale w naturze one nawet dochodzą do wielkości 36 cm, czyli takie gdzieś są takie wielkie krewetki. One są bardzo zdrowe krewetki. Mianowicie dobre są na odchudzanie się, ale również na odchudzanie dlatego są dobre, bo po prostu są niskokaloryczne, a są bogate po prostu w białko. I są pożywne, a mają mało kalorii, ale również właśnie są dla zdrowia dobre. Zawierają kwasy omega-3, ale również są przeciwzapalne. Mają w sobie witaminy, tak, witaminy B z grupy B, witaminę E, mają jod, miedź. Mają potas, selen. Tak więc, że są bardzo smaczne. Zaraz je będę degustować. Są bardzo zdrowe. Dobre są na układ krążenia. I są też właśnie przeciwnowotworowe. Tak więc, że mają bardzo dużo zalet. Są
eleganckie, fantastyczne, bardzo pyszne. Zaraz zdegustuję. Zaraz się okaże, jak te krewetki oto tutaj na talerzu, jak one smakują. Czy są dobre, czy są złe, czy są jakie. Zaraz się wszystko okaże. Biorę, tutaj właśnie mam oliwę z oliwek, bo je się je właśnie tak. Oczywiście gorzej jest, jak się je krewetki i takie całkiem świeże, to wtedy je trzeba jeszcze dodatkowo właśnie usuwa się głowę i natomiast ja tutaj usuwać tylko muszę już pancerz tej krewetki, pancerz taki jest, usuwam ten pancerz, ogon tenże z krewetki usuwam właśnie te części pancerza. To już jest do wyrzucenia. Natomiast tutaj mam z krewetki pożywne mięso. Jeszcze tutaj trzeba uważać, bo tutaj zawsze jest tak jakby takie jelito krewetki. To jak jest, to je trzeba usuwać, ponieważ może tam być właśnie w tym jelicie piasek. Jak nie ma nic, jest biała, możemy ją degustować. I z czosnkiem, tutaj mam na przykład ząbek czosnku, z czosnkiem można je jeść. I właśnie z oliwą, z oliwek. Biorę taką krewetkę, zamaczam, o. Nie wiem, czy widać, chyba widać, jak jest zamoczone właśnie w tej oliwie z oliwek. O, elegancko, super, fajnie. Pietruszka zielona też doda smaku. I degustuję, jak smakuje taka krewetka tygrysia. Krewetka tygrysia, krewetka. Krewetka tygrysia, krewetka, zaraz będzie smakowana, będzie degustowana. Krewetka, krewetka tygrysia, super pyszna, znakomita. I to jest pyszne. Właśnie można zagryzać też ząbkiem czosnku. O. Przepyszne. Po prostu przepyszne krewetki tygrysie. Krewetki tygrysie są największe, ale te inne krewetki, mniejsze, też są równie dobre, równie niezdrowe i też równie bardzo smaczne. Mam następną krewetkę. Biorę znowu do oliwy z oliwek. Maczam i zagryzam czosnkiem. I jest przepyszna. I jest znakomita. I jest wyśmienita. Krewetka, krewetka tygrysia. Krewetka, krewetka tygrysia. Krewetka tygrysia, krewetka tygrysia. O, tutaj na przykład tej krewetce tygrysiej troszeczkę zostało właśnie tego jelita. Bo one są czyszczone już, ale w niektórych troszeczkę zostało, więc trzeba po prostu je usunąć. I jak już mamy elegancko usuniętą, znowu do oliwy z oliwek, maczamy i jemy.
wyśmienite, przepyszne danie, znakomite, polecam. Krewetki, tygrysie. Na razie, cześć! Krewetki, krewetki, tygrysie, super pyszne, znakomite. Krewetki, krewetki, tygrysie, znakomite i przepyszne. La 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 la. Krewetki, krewetki, tygrysie. Na razie, cześć, a ja dokończę jedzenie krewetek tygrysich. Polecam, pozdrawiam i do następnego razu. Na razie, cześć. Krewetki, krewetki, tygrysie, super pyszne, znakomite. Krewetki, krewetki, tygrysie, są przepyszne, są znakomite.